Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Pragnę gorąco powitać całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich parafian oraz pielgrzymów z archidiecezji lubelskiej. Dziś spotykamy się w sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja oraz telewidzów telewizji Trwam. Za chwilę wysłuchamy programu słowno-muzycznego pod tytułem Byłem sługą królowej z Chełmskiej Góry. Błogosławiony prymas Stefan Wyszyński, jego związki z chełmskim sanktuarium. Program zaprezentuje nam młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych imienia generała Władysława Andersa w Chełmie oraz schola młodzieżowa z naszego sanktuarium. Scenariusz przygotowali nauczyciele, pan Emil Kolenda i pani Elżbieta Tywoniuk pod kierownictwem dyrektor szkoły, pani Edyty Chudoby. Program ukaże nam, z jak wielką troską i życzliwością odnosił się błogosławiony prymas do sanktuarium na górze Chełmskiej, gdy jeszcze był biskupem lubelskim. Zapraszam do uważnego słuchania. Kiedy ukazały się w druku relacje Władysława Reymonta z ziemi chełmskiej, Stefan Wyszyński miał kilkanaście lat. Można przypuszczać, że ta niewielka książeczka opisująca dramatyczną sytuację religijną mieszkańców ziemi chełmskiej trafiła do rąk wrażliwego młodzieńca i zakodowała w jego pamięci, że gdzieś bardziej na południowy wschód od jego rodzinnego Podlasia jest Maryjne Sanktuarium, pomagające ludziom w zachowaniu wierności Bogu i Kościołowi aż do świadectwa krwi. Gdy 4 marca 1946 roku wyraził zgodę na propozycję ojca świętego Piusa XII, by objąć obowiązki biskupa lubelskiego, z radością skonstatował, że to stare sanktuarium, uświęcone modlitwą tylu pokoleń i zroszone męczeńską krwią, należy do jego diecezji. Uroczystość konsekracji biskupiej odbyła się 12 maja 1946 roku na Jasnej Górze. W uroczystości tej wzięła udział delegacja parafii mariackiej w Chełmie na czele z księdzem Marcelim Mrozkiem, pełniącym wówczas obowiązki proboszcza. Po skończonej uroczystości ksiądz Mrozek, składając gratulacje i życzenia swojemu nowemu pasterzowi, ośmielił się zakomunikować o świętokradztwie w chełmskim sanktuarium, kradzieży sukni i koron,
które miało miejsce 13 września 1945 roku i prosić o dokonanie rekoronacji obrazu Matki Bożej. Ksiądz biskup Wyszyński przyjął zaproszenie do hełma. Dostojny gość 6 lipca został powitany przy Bramie Triumfalnej przy ulicy Lubelskiej. Uroczystej koronacji dokonano 7 lipca. Następnie obraz niesiono w dziękczynnej procesji po placu kościelnym sprawowaną mszę świętą, podczas której ksiądz biskup wygłosił płomienne kazanie o kulcie Boga Rodzicy i jej niepokalanym sercu. Dziękuję Bogu i Najświętszej Bożej Rodzicielce za wielką łaskę, której doznałem, że w niegodności swej byłem powołany do włożenia koron na skronie Pani Chełmskiej. Jej polecam siebie i miasto Chełm, duchowieństwo i lud wierny mej diecezji, Polskę całą, kapłanom świątyni katedralnej chełmskiej błogosławię, by w promieniach łaski, pośredniczki łask wszelkich uświęcali siebie i powierzone im z woli naszej dusze. Proboszczowi kościoła katedralnego, księdzu Marcelemu Mrozkowi, szczególnej pieczy powierzą cześć świętej Pani, wszystkim, którzy tę świątynię nawiedzać będą, z serca błogosławię. Gdy 14 listopada 1946 roku został utworzony Komitet Budowy Organów dla Chełmskiej Katedry, ksiądz biskup Wyszyński wsparł inicjatywę odezwą do kapłanów. Ukochani confratres, Kościół parafialny mariacki w Chełmie nie posiada dotychczas organów. Zarówno podniesienie chwały Bożej, jak i dostojność świątyni Pani Chełmskiej wymaga, by ofiarnością całego społeczeństwa chełmskiego zostały wybudowane organy godne tego miejsca. I dlatego pochwalam inicjatywę proboszcza parafii mariackiej zmierzającą do wybudowania w tej świątyni organów. Proszę też wielebne duchowieństwo chełmszczyzny, by inicjatywę tę życzliwie przyjęło, poparło u swych parafian słowem zachęty. 8 września 1947 roku zostały poświęcone 41-głosowe organy, wykonane w firmie Wacława Biernackiego w Krakowie. Wielkim pragnieniem młodego biskupa lubelskiego było rozwinięcie kultu niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Pragnął całą diecezję oddać niepokalanemu sercu Maryi, poprzedzając akt oddania regionalnymi kongresami maryjnymi. Wychodząc naprzeciw pragnieniom biskupa, powstaje w parafii mariackiej w Chełmie 10 lipca 1948 roku Komitet Kongresu Maryjnego. Przygotowania do kongresu, który był zaplanowany na 7-8 września 1948 roku, natrafiły na wyraźne utrudnienia ze strony czynników komunistycznych. Mimo to kongres odbył się w planowanym terminie i był ważnym wydarzeniem ożywiającym życie religijne ziemi chełmskiej. Dość przypomnieć, że wzięło w nim udział 80 tysięcy wiernych. 25 września ksiądz biskup Wyszyński zwrócił się do księdza dziekana, proboszcza parafii mariackiej i duchowieństwa chełmskiego specjalnym pismem. Tak bym pragnął, by w tym ostatecznym zwycięstwie Maryi Niepokalanej duchowieństwo nasze i lud wierny wzięło chwalebny udział przez czystość obyczajów, przez stan łaski uświęcającej, przez wierność Bogu i Kościołowi, do czego ma doprowadzić stale wzrastające wśród was nabożeństwo do serca Maryi. Skoro już raz przed wiekami ziemia chełmska ze swoją świątynią na Górze Chełmskiej stała się ośrodkiem kultu serca Maryi, skoro dziś ten kult poprzez poświęcenie się sercu Maryi wśród was odżył, niech i nadal ziemia wasza umocni się w tym kulcie i niech czerpie zeń sił do bohaterskiej wierności Chrystusowi Panu. Powołanie księdza biskupa Stefana Wyszyńskiego z Lublina na stolicę prymasowską do Gniezna i Warszawy jesienią 1948 roku zamknęło pewien etap w jego życiu. Zamknęło też krótki odcinek dziejów diecezji lubelskiej. Kiedy ksiądz Marceli Mrozek żegnał odjeżdżającego z Lublina księdza prymasa Wyszyńskiego, ofiarował mu piękny jego portret pędzla Władysława Uklei z przeznaczeniem do prywatnej rezydencji, usłyszał słowa:
Nie, niech pozostanie w hełmie i niech świadczy, że tu ma prawo biskup katolicki. W dniu ingresu do Katedry Warszawskiej 6 lutego 1949 roku wypowiedział znamienne słowa. Umiłowane dzieci Boże, drogie dzieci moje, serce moje uwiązane duchowo jeszcze tam nad Bugiem, w chełmskiej ziemi, serce moje uwiązane duchowo z moimi dziećmi z zamojskiej męczeńskiej ziemi, serce moje uwiązane jeszcze z ukochaną Lubelszczyzną. To serce moje wyniosło stamtąd świadomość powszechnego pragnienia, wielkiego oczekiwania. Pokój, błogosławieni pokój czyniący, stamtąd idę, jako zwiastun Bożego pokoju, jako zwiastun dobra. Po wyjeździe do Warszawy nie wygasły kontakty księdza prymasa z chełmskim sanktuarium. Ksiądz kanonik Marceli Mrozek wspólnie z ówczesnym dziekanem chełmskim, księdzem Wacławem Staniszewskim, zaprosili księdza kardynała Wyszyńskiego na uroczystości odpustowe 8 września 1950 roku. Niestety, ze względów politycznych do przyjazdu nie doszło. Jednak korespondencja księdza kanonika Marcelego Mrozka nie została przerwana nawet w okresie aresztowania. 1 lipca 1956 roku pisał ksiądz prymas. Kochany księże Marceli, przesyłam słowa najmilszych wspomnień z pracy naszej na górce. Raduję się, że ksiądz czuwa przy Matce Bożej, że ma łaskę pracy i że ta praca przynosi owoc Boży. Kiedy ksiądz Mrozek przekazał od parafii mariackiej skromną pomoc materialną, powiadamiając także o kradzieży koron i sukni z obrazu Matki Bożej Chełmskiej, ksiądz prymas napisał. Drogi księże Marceli, bardzo współczuję w krzywdzie, którą wyrządzono Matce Bożej Chełmskiej. Podobną zniewagę wyrządzono Chrystusowi Katedralnemu, największej świętości stolicy, w nocy z 7 na 8 września. Te rzeczy idą seriami, ale Bóg chętnie wyrzeka się srebra i złota, byle tylko pozyskać serca ludzkie. Jeżeli więc te zniewagi wstrząsnęły niejednym sercem, to korzyść jest niewątpliwa. Kruszec zamienia się w uczucie żywe. Miłość, godna Boga zamiana. Księdzu proboszczowi i konfratrom z całego serca błogosławię. Ostatni raz przybył ksiądz prymas do Chełma na zakończenie diecezjalnych dni maryjnych 7-8 września 1964 roku.
Uroczystość ta zgromadziła 80 tysięcy ludzi, 170 kapłanów i 7 biskupów z księdzem kardynałem prymasem na czele. W Wigilię Odpustu 7 września o godzinie 18, inaugurując diecezjalne dni maryjne, ksiądz prymas snuł długie, głębokie w treść biblijną, teologiczną i historyczną rozważanie, które kończył słowami: bo nie gwałt na sumieniu, ale prawda, ale wolność, ale sprawiedliwość, ale miłość. To nie głód człowieka, to głód narodu. To są głody ludzkości i one zwyciężają. Przypomina nam to przecież w swej encyklice o pokoju na ziemi zmarły papież Jan XXIII. Więc i w tym roku, najmilsze dzieci, pójdziemy, aby składać Matce Najświętszej nasze zwycięstwa nad sobą. My nie walczymy z nikim, najwyżej się modlimy. Dzieci najmilsze, takoście mnie tutaj przywitali jak dobrego znajomego. Matki podawały mi swoje dzieci. Może są to te matki, które ja tutaj bierzmowałem swego czasu. Kiedyś konsekrowałem wam dzwony. Przyjechałem do was na przyczepie pełnej węgla, bo mi się po drodze popsuł samochód. Ale przyjechałem i cieszyliśmy się wszyscy, kiedy te dzwony konsekrowali. I teraz myśl moja ciągnie na Górę Chełmską i sercem się modlę do Panienki, której tak ufacie. Pragnę wam podziękować, szczególnie wam, małe dzieci, za te kwiaty, za tę stertę kwiatów, którą żeście mnie zasypały. Muszę to starannie wszystko zebrać, żeby nie dla siebie, ale dla umiłowanej Panienki Chełmskiej wasz hołd oddać. I tobie, droga młodzieży, również dziękuję za twoje szczere, pogodne i ufne twarze. Widzę, jak się tłoczycie do kościoła, jak wy macie zaufanie do waszych biskupów i kapłanów. To jest najmilsze świadectwo waszej wiary, waszej miłości, waszej nadziei. A jest to i zachęta dla nas, biskupów i kapłanów, byśmy jeszcze bardziej was po bratersku i po pastersku miłowali. I wam to przyrzekam, najmilsze dzieci, że chociaż pojedziemy na sobór i ja i was arcypasterz o was nie zapomnimy. Będziemy się modlić przy grobie świętego Piotra w waszej intencji i wypraszać błogosławieństwo Ojca Świętego. Kazanie księdza kardynała Wyszyńskiego wygłoszone w czasie sumy pontyfikalnej w dniu 8 września można nazwać wielkim traktatem o miłości, którą Bóg Ojciec objawia światu w Chrystusie Jezusie i Bożej Rodzicielce Maryi. Miłość ta ma realizować się w społeczności Kościoła, a szczególnie w rodzinie i w miejscu pracy. Ale pomyślcie dzisiaj szczególnie, gdy jest taka skłonność do pamiętania wszystkiego, co małe, co słabe, gdy człowiek uważa za największy swój przymiot jakąś siłę ze zwiniętymi, ściśniętymi pięściami. Jak dzisiaj trzeba po prostu jedwabnych uczuć, byśmy się wzajemnie nie potłukli i nie pobili w tej jakiejś wyidealizowanej walce wszystkich ze wszystkimi. My wiemy, że nie wojna, której tak słusznie się boimy, bo ona przeszła i przez to wzgórze ze swoim straszliwym pokłosiem śmierci i zniszczenia, ale pokój, ale delikatność, ale łagodność, ale właśnie szacunek dla tego, co małe, co drobne. To jest właśnie kultura. To jest prawdziwy postęp. Wielu mieszkańców ziemi chełmskiej, starszego i średniego pokolenia, z dumą wspomina spotkania z prymasem tysiąclecia na Górze Chełmskiej. Pragnieniem wielu było upamiętnienie tej postaci w formie trwałego, widzialnego znaku. Toteż z wielką radością tysiące chełmian uczestniczyło w poświęceniu kamiennego pomnika, którego dokonał prymas Polski Józef kardynał Glemb 8 września 1997 roku. Słowa księdza prymasa wyryte na pomniku, cytowane wyżej, wypowiedziane przed laty w warszawskiej katedrze, nie wymagają komentarza i najlepiej wyrażają jego związek z Matką Bożą, czczoną w chełmskim sanktuarium. Byłem sługą królowej z Chełmskiej Góry.
Serdecznie. Serdecznie dziękujemy młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie oraz naszej scholi za przybliżenie nam związków błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego z naszym sanktuarium. Teraz zapraszam księdza kanonika Andrzeja Sternika, proboszcza i kustosza sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej, aby przedstawił nam najważniejsze informacje na temat sanktuarium i parafii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochani bracia i siostry, w imię Boże pozdrawiam was z serca naszego pięknego miasta Chełm. Z serca, bo tu jest dom matki, która ma serce dla każdego dziecka. Z serca, bo ten dom matki jest centralnie, geograficznie w centrum naszego miasta, wokół którego mieszkają rodziny stanowiące społeczność Niedźwiedziego Grodu. I to miejsce wiąże się z kultem maryjnym. To jest miejsce pielgrzymkowe, w którym wierni doznają wielu łask udzielanych przez Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. To także miejsce wpisane w historię polityczną i religijną naszej ojczyzny. Z dziejami sanktuarium i obrazu Matki Bożej Chełmskiej związane są losy prawosławnych, grekokatolików i katolików przebywających w tej części naszej ojczyzny, mieszkających w tej małej ojczyźnie. Sanktuarium na Chełmskiej Górze było i jest między innymi miejscem manifestowania uczuć patriotycznych podczas odpustów oraz świąt patriotyczno-religijnych. Sylweta kościoła, bazyliki dumnie wznosi się nad miastem. Z daleka widoczne są kopuła i wieże, których hełmy zwieńczone są krzyżem stojącym na półksiężycu. Na historycznym wzgórzu, zwanym współcześnie Górą Katedralną, już w połowie XIII wieku w Chełmie istniała świątynia pod wezwaniem Boga Rodzicy, zniesiona z fundacji Daniela Romanowicza, księcia halicko-wodzimierskiego, w której znalazła się cudowna ikona Matki Bożej, zwana od tego miejsca Chełmską. Świątynia z epoki średniowiecza, przejęta po 1596 roku w następstwie Unii Brzeskiej przez zakon ojców Bazylianów, zachowała się do XVII wieku. W 1735 roku ze względu na zły stan została rozebrana do fundamentów na jej miejscu w związku z rozwijającym się kultem Matki Bożej i potrzebą stworzenia miejsca godnego dla słynącej cudami ikony. Tego klejnotu wiary wybudowano w 1756 roku nową, okazałą katedrę w stylu barokowym według projektu Pawła Fontany. Świątynia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny należy do najbardziej znanych dzieł architektury barokowej w Polsce. Z okresu unickiego do dzisiaj zachowało się tylko srebrne antepedium, dzieło złotnika gdańskiego Jodę ze sceną hołdu składanego Matce Bożej Chełmskiej po zwycięstwie w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku przez króla Jana Kazimierza. Natomiast słynąca łaskami ikona Matki Bożej Chełmskiej, czczona przez lud, której piękny literacki opis i dzieje kultu opisał biskup grekokatolicki Jakub Susza, została z Chełma wywieziona na teren obecnej Ukrainy. Już pod koniec lat 40. XVII wieku unicka katedra chełmska była ośrodkiem pielgrzymkowym. Sława obrazu sprawiła, że przybywali na Chełmską Górę pątnicy z całej Rzeczypospolitej. Do dzisiaj pielęgnowana jest tradycja pielgrzymowania. Najwięcej pielgrzymów gromadzi się podczas święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny, obchodzonego rokrocznie od wieków 8 września. Matka Boża Chełmska w ikonie słynącej cudami została ukoronowana 15 września 1765 roku za pontyfikatu papieża Klemensa
XIII koronami pobłogosławionymi przez papieża. Obraz koronował arcybiskup grekokatolicki Smoleńska Herakliusz Lisiański. Obecnie w ołtarzu głównym chełmskiego sanktuarium znajduje się obraz Matki Bożej Chełmskiej, który według znanej ikonografii w 1939 roku namalował Władysław Ukleja, chełmski artysta-malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obraz ten został ozdobiony sukienkami, klejnotami oraz koronami i licznie znajdującymi się wokół niego wotami. Był dwukrotnie koronowany. Pierwszy raz w 1946 roku przez księdza biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, i drugi raz w 1957 roku przez księdza biskupa ordynariusza lubelskiego, wielkiego kanclerza Kulu, księdza biskupa Piotra Kałwę. Rekoronacja nastąpiła po kradzieży koron zrabowanych z kościoła w 1956 roku. Współczesnym wystrojem wnętrza związany jest także profesor Wiktor Zin, który zaprojektował oświetlenie, żyrandole w nawie głównej, kinkiety z motywami krzyży, równoramiennych symboli wiary, liliami, symbolami Matki Bożej, orłami piastowskimi, symbole Polski, koronami Kazimierza Wielkiego. Wśród tablic wewnątrz bazyliki upamiętniających ważne osobistości, które się tutaj modliły, znajduje się pamiątkowa tablica przypominająca pobyt Tadeusza Kościuszki w katedrze 11 lipca 1791 roku. Modlił się przed obrazem Matki Bożej Chełmskiej, był witany przez biskupa Porfiriusza Warzyńskiego. W 1988 roku święty Jan Paweł II Kościół katedralny na Górze Chełmskiej podniósł do rangi bazyliki mniejszej. Od 2018 roku udostępnione są do zwiedzania krypty z XVIII wieku z zachowanym fragmentem fundamentów cerkwi XIII wiecznej. W 2020 roku, 255. rocznicę koronacji cudownej ikony chełmskiej, ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik wraz z prezydentem miasta Chełm dokonał ponownego aktu zawierzenia Matce Bożej Chełmskiej miasta i ziemi chełmskiej. Otoczenie bazyliki tworzy zespół budowli, na które również warto zwrócić uwagę. Dawny pałac biskupi, budynek klasztoru bazylianów, brama bazyliańska zwana Uściłuską, gmach Bractwa Boga Rodzicy. Pomiędzy organistówką a pałacem biskupim ustawiono pomnik prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za figurą błogosławionego prymasa znajduje się kaplica świętych i błogosławionych polskich utworzona w stulecie odzyskania niepodległości. W rozległym parku otaczającym historyczne wzgórze od 2005 roku ustawione są piękne stacje drogi krzyżowej naszej chełmskiej Kalwarii. Również za budynkiem pobazyliańskim znajduje się piękny ogród różańcowy, żywy różaniec wykonany z roślin. Na potrzeby pielgrzymów została otwarta kawiarenka. W sanktuarium posługuje 8 kapłanów diecezjalnych. Od ponad 50 lat pejzaż posługi wpisują się siostry benedyktynki misjonarki. Funkcjonują 22 grupy formacyjno-modlitewno-apostolskie dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i seniorów. Od roku z błogosławieństwem pasterza archidiecezji działa Chełmskie Centrum Ewangelizacji. Za 2 dni, 7 i 8 września, będziemy obchodzili doroczny odpust pod przewodnictwem pasterzy, który gromadzi rokrocznie około 20 tysięcy wiernych. W sumie odpustowej będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo z Częstochowy. Serdecznie zapraszamy również na te uroczystości. A teraz bijące dzwony w sanktuarium przypominają nam, że Kościół modli się o tej godzinie modlitwą Anioł Pański. Z całym zatem Kościołem Powszechnym, w łączności z Ojcem Świętym, z całą rodziną Radia Maryja, Telewizji Trwam i wszystkimi tutaj obecnymi, stańmy do tej modlitwy, modląc się
w intencjach papieskich telewizji Trwam, Radia Maryja, ojca dyrektora, wszystkich współpracowników i wszystkie dzieła współistniejące w tym wielkim dziele, służbie Bogu i ludziom. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa. Módlmy się łaskę Twoją. Prosimy Cię, Panie, raż wejdź w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Teraz serdecznie zapraszamy Ojca z Radia Maryja. Kochani, nie można inaczej jak właśnie tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy, a wy siebie nawzajem pozdrówcie gorącymi oklaskami. Kochani, a my wśród nas także gorąco przywitajmy obecnego ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka, którego bardzo serdecznie zapraszam. Ojcze dyrektorze, prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Ale za słabo, prawda, ojcze? Słabo, dzieci potrafią lepiej. No to jeszcze raz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. A jeszcze jedno nasze takie zawołanie. Alleluja i... Do przodu. Właśnie, nie oglądać ani w lewo, ani w prawo. Do przodu, mamy dużo do zrobienia. Ojcze, może byśmy zaśpiewali sobie najpierw. Na cześć Matki Bożej od razu, co? Zaśpiewamy? My śpiewamy od początku taką pieśń, refren. Pamiętacie? Po całej ziemi brzmi Ave Maria, wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maryjo, już 2000 lat chronisz w swych dłoniach świat. Jeszcze raz, po całej żywo i brzmi Ave Maria, wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maryjo, już 2000 chronisz w swych dłoniach świat.
władzy, że ta pani stoi tutaj. Tu są jeszcze ławeczki, usiądź sobie z przodu tu jeszcze. Tak, proszę panią, nogi trzeba szanować, one jeszcze są potrzebne, prawda? No to co? Kochani, ojcze, ale może, bo zobaczyłem tu pierwsze, wiecie co mi się tu spodobało? Macie właściwego sternika, prawda? Łódź to jest dobra łódź, łódź Piotrowa i jest sternik, co prawda Andrzej, ale sternik i trzymacie ze sternikiem trzeba trzymać, żeby właściwie płynąć i żeby kierunku nie zgubić, a ojciec się zna na tym, bo kochani, ojciec Piotr, zresztą Detlaw, takie kaszubskie nazwisko, nie? Kaszubskie, bo on jest Kaszubem. A Kaszubi to podobno ci, którzy nie, górale, którzy nie zdążyli na statek do Ameryki. I znowu atak. I zostali. Ale ojca tatuś był kapitanem żeglugi wielkiej. Także on się na sterach zna i na statkach i tak dalej. A pływał. Ojciec nawet ze studentami popłynął. I tak jest, proszę ojca. No gdzie to było? Przez Morze Bałtyckie, Morze Północne, Atlantyk, rzeką Wawrzyńca, aż na jeziora amerykańskie. I kanadyjskie też, te tak, wielkie. Oczywiście, widzicie? Że tak. Ale jak tak huśtało, to ojciec huśtało dużo. Huśtało dużo, ale jakoś choroba morska mnie nie brała. Tak mi się wydaje, że jeden z tych byłych studentów, już teraz absolwent, teraz mieszka gdzieś pod Lublinem. W Bełżycach. Tak, Szczepan. Szczepan, tak A jest. A pochodzi z mojego miasta rodzinnego i poznałem go w Toruniu. Tak skończył naszą uczelnię. No ale on jak tak huśtało, to... No on przeżywał dosyć mocno chorobę tak, morską. Tak, możecie sobie wyobrazić. A ile to dni tak huśtało? 2 dni na Morzu Północnym i tak 1 dzień bardzo solidnie na Oceanie Atlantyckim. No, a ojca nie wzięło? Nie wzięło. No widzicie, nie. To twarda sztuka. Ale tutaj nie tylko Szczepan tu blisko jest, ale tutaj dzisiaj zobaczyłem panią Ewelinę. Ojcze, może pokażemy ją? No właśnie, pani Ewelino, wiem, że pani gdzieś jest, więc zapraszamy tutaj do może nas. Kto zna Betiuków? Ewelina Betiuk, takie nazwisko w hełmie. No teraz kto? Wiśniewska, tak. No teraz już nie. Teraz to musimy, bo mąż by się obraził. No. Szczęść Boże wszystkim, witam serdecznie. Szczęść Boże wszystkim, witam serdecznie. A czy znacie, kochani, tą osobę? Kto widział ją? Ale gdzie żeście ją widzieli? W TVN-ie chyba. W Polsacie? W TVP. No, to my, tak. I mamę pozdrawiamy, tam jest mama, dzielna mama, pielęgniarka, prawda? Rehabilitant, no ale to też służba zdrowia. To panią dobrze zrehabilitowała, bo ona dobrą uczelnię wybrała. Tak, i kiedy to było? Nie przyznajmy się, bo pani dopiero 16 lat skończyła. Także dziewczyna zawsze tak, proszę. Ładnych parę lat temu to już było. Ale pozdrawiamy przy okazji męża. Pozdrawiamy serdecznie męża, tak, i całą naszą redakcję telewizyjną, wszystkich, którzy tam są, radiowo również, tak. No, pani pracowała w Warszawie, później teraz w Toruniu i pięknie przekazuje te wiadomości. Słabo coś. A ja dzisiaj ją tu zobaczyłem, wiecie, jak się ucieszyłem? Naprawdę, to pani ma, pani Ewelino, pani ma dobre korzenie. Z dobrych stron pani jest, nie? Z dobrych stron tu jest. Chwała pan. A z jakiej parafii pani jest? Ja jestem z parafii Chrystusa Odkupiciela. Tu stąd? Stąd, z Chełma, tak. Ale tu mama zawsze mnie prowadziła od małego na Górkę Chełmską, na wszelakie uroczystości, więc bliska memu sercu jest górka, także cieszę się. A co panią, dlaczego pani przyszła do naszej uczelni? Myślę, ojcze, że... Kto pani powiedział? Kto, jak to było? Powiedział mi to Duch Święty i dobrzy ludzie. Duch Święty i dobrzy ludzie. Tak. A kto dobrzy ludzie?
dobrzy ludzie. Nie zdradzę, ale dobrzy ludzie, którzy, no, którzy mnie dobrze poprowadzili. No a teraz wiecie, kochani, bardzo nam zależy na uczelni. Dlaczego? Dlaczego? Kiedyś jeden minister powiedział mi, proszę ojca, taki porządny minister, Szumowski, profesor medycyny, kardiolog, powiedział, proszę ojca, nie będzie reformy również w medycynie, jeżeli nie będzie reformy człowieka. Uczelnie, uczelnie. I powiem wam, że bardzo wielu ludzi nie rozumie tego. Bardzo wielu ludzi mówi, tylko dyplom, tylko szybko dyplom i forsa. I ułożyć się. Trzeba umieć iść pod prąd. Pod prąd mody, opinii. Trzeba umieć iść. Tylko za przeproszeniem, no przeważnie to zdechłe ryby płyną z prądem. Tak czy nie? Płyną, a pod prąd iść. I wtedy się jest człowiekiem. I dlatego gratuluję pani Ewelino, tak, pani Ewelino Betiuk, ale Wiśniewska obecnie, tak. Ale męża też znalazła na naszej uczelni. Tak, w Toruniu zdradzę ojcze, mąż jest rzecznikiem wojewody kujawsko-pomorskiego, jestem bardzo z niego dumna. A wojewoda, mogę wam też zdradzić, no. Tak mówił o mężu i o innym, który jest teraz gdzieś tam wiceprezydentem. Mówił, proszę ojca, ile razy oni mnie uratowali przed wejściem na minę. Bardzo porządni. I takich potrzeba w Polsce, rozumiecie? Takich potrzeba. Nasi studenci, bo ludzie mówią, gdzie on tego? No, a może pani powiedzieć mniej więcej, gdzie pracują? Między innymi, jak wysoko. W ministerstwach. I nie tylko. I nie tylko. Na przykład. No i w Pałacu Prezydenckim też. RP prezydenta, nie. Także i są poszukiwani. Są poszukiwani. Ojcze, ile razy nam mówią. Nie będę mówił, kto z jakich mediów prosili nas o ludzi. A my już nie mamy. Bo potrzeba porządnych. Dlatego, kochani, rodzina, szkoła dobra, nie żałować do dobrych szkół. Uczelnia dobra, żadna marksistowska. Uważać na tych zakamuflowanych marksistów. Uważać. Polska wyszła z marksizmu niby, a dalej wchodzi teraz. To wszystko, to LGBT, te wszystkie różne rzeczy macie. Ten minister, który z Lublina teraz porządny jest? Ten od edukacji, nauki jest porządny? No, no widzicie, skończył porządną uczelnię, ale porządna rodzina. Chyba jego mama dość wcześnie mu zmarła i tego on mi kiedyś powiedział, proszę ojca, moja babcia. Widzicie, babcie? Nie wątpić, moja babcia. No i porządny jest? Porządny. Oby go nie... No, jak ujadają. Trzeba... Przepraszam, rozgadałem się, dobrze? Ale dzięki ogromne. Uczelnia dobra. Rodzina dobra. Dziewczyny, dobrze, że jesteście przy kościele. Młodzież. A zobaczcie, a nasi tu operatorzy, nie fajne chłopaki? Panie Piotrze, jak tak patrzy, to ten jeszcze jest studentem. Jak dobrze, ten jest studentem u nas. A tamten student, czy jeszcze nie? Student, jeszcze student, tak? Jeszcze student, tak. A tam gdzieś jeszcze widziałem też studenta. Tam z tyłu jest Ksawery, też student. Ksawery, tak. A tu jest Piotr. Tak. I on jest... pracownikiem. Ale jest jakim redaktorem. Ciekaw jestem, czy ktoś tu ogląda w telewizji programy o rybach. Jest taki ktoś, to rękę do góry. Kto ogląda o rybach? Niech pan popa. No, o rybach. To on, prawda? To ten człowiek, gdzie on nie jeździ na te ryby? Boże,
podkowo podbiegunowe jeszcze pan pojechał? Jeszcze nie, ale pewno przed panem. Dziękuję pani Ewelino. Dziękuję. Dziękuję również, Bóg zapłać. Dziękuję. I za takich ludzi dziękujemy mamie, tatuś pewno w niebie. Dziękujemy, dziękujemy wszystkim. I babci, babcia w niebie. Babcia, dziacio w niebie. Dziękujemy im i wam dziękujemy za środowisko dobre. Bóg zapłać księżom. Bóg zapłać panie. Bóg zapłać jeszcze raz. Bóg zapłać. Nawzajem. Jak to dobrze, że przyjechała do domu rodzinnego. Ojcze, to my chyba wszystko, co? Proszę ojca, powiedzmy jeszcze o naszych materiałach. To ojciec. W folderkach informujących o działalności Radia Maryja, telewizji Trwam, dzieł, które wyrosły z Radia Maryja. Kochani, weźcie te folderki ze sobą, zapoznajcie się z nimi. Tam są też obrazki, tak, ładne, obrazki, różne rzeczy. Weźcie. Wszystkie dane adresowe, sprawy, o których mówimy na antenie Radia Maryja, wszystko w pigułce znajdziecie w tych naszych folderach. Przekażcie także innym. Może warto także te nasze foldery przekazać tym, którzy jeszcze nie znają Radia Maryja, nie słuchają Radia Maryja, no bądź dali się pochłonąć różnego rodzaju propagandom, które szaleją i myślą o Radio Maryja to i owo. To znaczy mówią, to jest cała prawda całą dobę, nie? Są tacy, że mówią, że cała prawda całą dobę. A w Olkuszu, w moim mieście rodzinnym, to mówiła mama moja, mówiła, to taka tako prawda, jak się dwa psy bodły i rogów nie myli. To tako prawda. Bo jestem bliżej Zagłębia, to tak mówili. Stamtąd pochodzę. Tak. Także są materiały dla młodzieży, nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, także książki, które pomogą młodym ludziom przygotować się właściwie do sakramentu pokuty i pojednania, także rozmodlić się, wyłożone z tyłu na stolikach przy wyjściu z sanktuarium. Tylko wziąć i użyć to dobrze, a nie rzucić gdzieś i dać komuś. To jest apostolat, dać komuś. Tak. I oczywiście na ławeczkach mamy nasze obrazki z Matką Najświętszą, z naszym aktem zawierzenia. Te obrazki także sobie przygotujmy, bo przy zakończeniu mszy świętej ponowimy nasze oddanie się Matce Najświętszej. No może zaśpiewamy jeszcze, kochani, i do apostolatu. Apostolat, młodzież, dzieci, współpracujmy z księżmi, z katechetami, z nauczycielami, szukać tych najlepszych i wspierać. My, katolicy, niech trzymają z katolikami, Polacy z Polakami. Tak czy nie? No, najwyższy czas. Mamy takie wzory, że i ewangelizacja. Zaśpiewajmy w takim. Wiele jest. Jak to było? Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Które czekają wciąż. Dobrze, a teraz. Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce. Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem, niech się odmieni, niech się odmieni oblicze ziemi, ziemi, abyśmy byli jedno. Podaj sobie ręce, abyśmy byli. Wstaniemy, wstaniemy. Wstajemy. Bóg zapłać. Bóg zapłać, kochani. Za chwilę rozpoczniemy mszę świętą. Przewodniczyć jej będzie i homilię wygłosi ksiądz biskup profesor Józef Wróbel, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej.
Śpiew i oprawę muzyczną przygotowali organista pan Adam Wójcik, kantor pan Dominik Bittner, dyrygent pan Marian Kłysz wraz z orkiestrą Cementowni Chełm oraz hola młodzieżowa naszego sanktuarium. Podczas Eucharystii księża będą modlić się w następujących intencjach. Za telewizję Trwam, Radio Maryja oraz wszystkie dzieła współistniejące. Intencja dziękczynna z okazji 30. rocznicy ślubu Edyty i Mariusza Chudoba z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Chełmskiej. O duchowy i liczebny wzrost dla członków Legionu Maryi. Za świętej pamięci siostrę Klarę, Urszulankę Serca Jezusa Konającego, pierwszą rocznicę śmierci oraz Janinę Leszko. Za świętej pamięci Kazimierza w 41. rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny Achler. Za świętej pamięci Kazimierę Cieliszak w 5. mszy świętej Gregoriańskiej oraz za świętej pamięci Jadwigę Bojar. Ofiary składane na tace podczas dzisiejszej mszy świętej będą przeznaczone na utrzymanie i rozwój Radia Maryja i telewizji Trwam. W chwili ciszy przygotujmy się do liturgii.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z wami. Proszę jeszcze chwilę usiądźmy. W jednej z pieśni chwalącej Matkę Bożą Chełmską śpiewamy: szli do niej królowie, hetmani i lud. W tej pielgrzymce do Matki dzisiaj my jesteśmy, uczestnicząc w historycznym wydarzeniu modlitewnym, gdy po raz pierwszy w naszym sanktuarium gościmy telewizję Trwam i Radio Maryja. Pozdrawiam was i witam serdecznie całą obecną wspólnotę tworzącą Eucharystię, rodzino dzieci Bożych i dzieci Maryi. Witam i serdecznie pozdrawiam księdza biskupa Józefa Wróbla, biskupa pomocniczego naszej lubelskiej archidiecezji. Cieszę się, księże biskupie, bardzo, że na tak ważnej modlitwie przewodniczy pasterz Kościoła i umocni nas pasterskim słowem, następca apostołów. W tym miejscu pozdrawiam serdecznie pasterza naszej archidiecezji, księdza arcybiskupa Stanisława Budzika i pozostałych biskupów, biskupa Artura, Adama, Mieczysława i biskupa Ryszarda, któremu serdecznie dziękuję za towarzyszenie mi w planach dzisiejszego dnia. Księdzu arcybiskupowi dziękuję za błogosławieństwo na ten dzień. Cieszymy się, że jest z nami ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Jest to dla nas szczególny zaszczyt i wyróżnienie. Serdecznie witamy ciebie, ojcze. Dziękujemy też i witamy serdecznie ojca Piotra Detlafa, którego mam szczęście już spotykać po raz trzeci w posłudze duszpasterskiej. Dziękujemy serdecznie, ojcze, za twoją obecność. Witamy. Witam i pozdrawiam serdecznie kapłanów różnych stopni i godności z naszego pięknego miasta Chełm, ziemi chełmskiej i przybyłych z różnych miejsc archidiecezji spoza jej granic, między innymi z diecezji kieleckiej. Pozdrawiam was, kochani bracia i siostry, obecni na liturgii, przedstawiciele biur i kół Radia Maryja na terenie naszej archidiecezji. Pozdrawiam serdecznie mieszkańców naszego miasta, pozdrawiam władze naszego miasta Chełm z panią wiceprezydent Dorotą Cieślik, pozdrawiam panią poseł Annę Dąbrowską-Banaszek i europoseł panią Beatę Mazurek. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, pozdrawiam wszystkich chorych i samotnych, wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez telewizję Trwami. Pozdrawiam radiosłuchaczy Radia Maryja z naszej ojczyzny i poza jej granicami. Cieszę się, że jesteśmy razem w naszym sanktuarium. Stworzymy jedną rodzinę. Módlmy się teraz wspólnie przez stawiennictwo Matki Bożej Chełmskiej o to, byśmy byli jedno dla dobra Kościoła i ojczyzny, tak jak przed chwilą śpiewaliśmy. Moi drodzy, ja chciałem wszystkich pozdrowić i przywitać tutaj nade wszystko w imieniu księdza arcybiskupa naszego Stanisława, współbraci w biskupstwie, w naszej archidiecezji, wszystkich braci, którzy są z nami przez telewizję Trwam i Radio Maryja. Witam również ojca Rydzyka i współpracowników, tych, którzy operują sprzętem transmisyjnym, tych wszystkich właśnie, którzy zabiegali o tę transmisję i to spotkanie. Przybyliśmy tutaj, moi drodzy, nie jako turyści, aby zobaczyć piękno tej świątyni, aby podziwiać piękno tegoż obrazu maryjnego, ale przybyliśmy jako pielgrzymi, wierząc, że w takich miejscach, sanktuariach, jak to tutaj na górce, w Chełmie, Maryja jest nam bliska. Maryja otacza nas swoją opieką. Przybyliśmy do niej jako tej, która u swego Syna uprasza nam potrzebne łaski, aby nasza ojczyzna rozwijała się,
aby w naszej diecezji wzrastał duch religijny, wiara, nadzieja, miłość, aby w naszym Kościele polskim nie zabrakło sług Bożych w powołaniach kapłańskich i zakonnych. I na początku teraz tegoż liturgicznego spotkania, tej Eucharystii, chcemy przez stawiennictwo Maryi Jezusowi zawierzyć i powierzyć nasze serca, prosząc, aby On wysłał swojego Ducha Świętego, który nas przeniknie, napełni Bożą obecnością i pozwoli w całej głębi przeżyć tę przeświętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostro, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy się cieszą opieką Najświętszej Maryi Panny, czczonej w chełmskiej ikonie, za jej macierzyńskim stawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi i osiągnęli wieczną radość w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w otchłani, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: słuchajcie więc, domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu. Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto Słowo Boże. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy,
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Przychodzę, w zwoju księgi jest o mnie napisane, radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. A Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. Przychodzę, zamieszkało między nami i oglądaliśmy Jego chwałę. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida.
będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Drodzy parafianie, tutaj chełmskiej parafii, kochani przedstawiciele wspólnot Radia Maryja z całej naszej diecezji, drodzy bracia kapłani z naszej archidiecezji i z innych diecezji, drogi księże Tadeuszu wraz ze współpracownikami. Przybyliśmy dzisiaj tutaj przed ten piękny obraz, aby wspólnie przed nią uklęknąć. Ośmieleni bliskością Maryi, bo przecież czy to w internecie możemy przeczytać o jakże licznych łaskach dostąpionych tutaj przed jej obrazem, a gdyby ktoś uważał, że to przesada, to już możemy do podobnych wniosków dojść, patrząc na te wota zawieszone obok jej oblicza, czy też próbując liczyć pielgrzymów, którzy tutaj przybywają, ufni w jej matczynę wstawiennictwo. Jest ta świątynia uprzywilejowana przez tę bliskość Maryi, podobnie jak i w naszej diecezji, przez podobne sanktuarium w Wąwolnicy, czy też przez jej obraz, który możemy nazwać cudownym w naszej lubelskiej katedrze. Przychodzimy tutaj, bo przecież ufamy, że jej możemy zawierzyć nasze sprawy. Do niej możemy mówić w cichości, ale w szczerości naszych serc. Wiemy, że tutaj ona jest z nami obecna, jak i wiele innych podobnych sanktuariów w naszej ojczyźnie. W 2014 roku na naszej katolickiej uczelni na Kulu w Lublinie zorganizowano wystawę obrazów i ikon Matki Bożej, koronowanej tylko przez błogosławionego księdza prymasa, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyobraźmy sobie, że on jako prymas Polski w czasie swojego pontyfikatu ukoronował aż 47 obrazów Matki Bożej. Jest to wiele, ale świadczy o miłości Matki Najświętszej do nas, którzy do niej dążymy. Stąd nie powinno nikogo dziwić, że ją nazywamy naszą matką. Bo przecież, moi drodzy, każdy miał swoją matkę, która go nosiła pod swoim sercem, która nas urodziła, karmiła, opierała, na pierwsze ścieżki życia wprowadzała, a później, kiedy się usamodzielniliśmy, ona jako zatroskana i pobożna matka
zanosi za nas swoje modlitwy. I nie inaczej, moi drodzy, możemy spojrzeć na Matkę Najświętszą, jaką rzeczywiście prawdziwą matkę, a być matką, czy to tą ziemską, którą miał każdy z nas, czy patrząc na Maryję, możemy znaleźć odpowiednie słowo. Każda matka, poczynając czy na czele z Matką Najświętszą, pełni rolę służebną. Możemy nawet bez wielkiej przesady stwierdzić, ona jest naszą służebnicą. Moi drodzy, czy to mój wymysł tego tytułu dla Maryi, Matki, Służebnica? Przecież, moi drodzy, ona pierwsza siebie tak nazywała, chociażby w dzisiejszej Ewangelii. Ona na siebie tak wskazała. I słowo służyć, służebnica, stało się jej życiowym mottem. Przecież kiedy Archanioł Gabriel oznajmia jej powołanie, nie odpowiada wymigająco, zastanawiająco, zaczekaj, niech się zastanowię. A czy to tak musi być, a dlaczego właśnie ja? Ale odpowiada od razu i zdecydowanie. Oto ja, służebnica pańska. I nie są to słowa przez nią powiedziane na próżno, tak sobie, żeby coś odpowiedzieć, czyli innymi słowami, w jakiś sposób poetycki wypowiedzieć tak na wolę Pana Boga, ale to prawdziwie przez nią przyjęta misja i zobowiązanie na całe jej życie. I żeby to nie brzmiało, co ja powiedziałem jako slogan, to przecież znowu na kartach Ewangelii możemy spojrzeć, bo zaraz po opisie zwiastowania i po tych słowach przez nią wypowiedziane, oto ja, służebnica, pełni po raz pierwszy tę rolę służebną, bo Ewangelia zaznacza, że oto rusza w odwiedziny do swojej krewnej, świętej Elżbiety, która mieszkała w Ain Karim w tamtym czasie, jak stwierdzają bibliści, to było jakieś 6-7 kilometrów wioska oddalona od Jerozolimy, dziś miejscowość na przedmieściach Jerozolimy. Ale właśnie do tego Ain Karim trzeba było iść wyciągniętym krokiem, moi drodzy, przynajmniej 4 dni. I szła Maryja, nie Mercedesem po autostradzie, nie z GPS-em w ręku, nie zatrzymując się co pewien czas w jakiejś kawiarni przy autostradzie czy w jakiejś restauracji, żeby odpocząć, wypić kawę czy zjeść jakiś posiłek, ale podąża z pośpiechem po niebezpiecznej, skalistej ścieżce. A po co śpieszy się do świętej Elżbiety? Moi drodzy, oto gdy przybywa do świętej Elżbiety, 4 wymiary jej bycia służebnicą, służącą. W wymiarze ludzkim. Pewno przychodzi do Elżbiety, aby jej pomóc, bo przecież Elżbieta, posunięta w latach, jest w 6. miesiącu ciąży. Każda kobieta, która była w zaawansowanej ciąży, wie, ileż dodatkowego trudu to kosztuje. A każdy mąż z wrażliwym sercem ten wysiłek i trud dostrzega. A przecież
mąż świętej Elżbiety, Zachariasz, pełni swoje dyżury w świątyni jerozolimskiej, bo był tam kapłanem. I ta Elżbieta, posunięta w latach przecież, musiała się troszczyć o jego zagrodę. I oto Maria czuje ten wysiłek i chce być służebnicą świętej Elżbiety, jej pomagać. Ale przychodzi też do świętej Elżbiety Maria jako służebnica Boga, jako służebnica Jezusa Chrystusa, swojego Syna, aby podzielić się swoją wiarą z tą swoją krewną, bo przecież wyznanie wiary, jakie wybrzmiewa z ust świętej Elżbiety, kiedy usłyszałam głos Twego pozdrowienia, skądże mi to, że matka mego Pana przychodzi do mnie. Nie było przecież telefonów, SMS-ów, maili, a jednak Elżbieta bez oświadczeń wprowadzenia Maryi wyznaje swoją wiarę, że ona, Maryja, jest matką oczekiwanego Mesjasza. Maryja przychodzi więc, aby z radością powiedzieć, że ten długo z utęsknieniem oczekiwany Mesjasz jest już tutaj, na tej ziemi, jest pod moim sercem, jest tutaj między nami. My jesteśmy pierwszymi świadkami Jego obecności. I trzeci wymiar tej służby. Oto przychodzi Maryja po to, żeby świadczyć służbę wobec Boga i wobec Ducha Świętego. Bo oto przecież znowu wyznanie świętej Elżbiety. Oto kiedy zabrzmiał Twój głos w moich uszach, poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Możemy od siebie dodać. Napełnione radością, a przede wszystkim, co podkreśla Ewangelia, napełniony Duchem Świętym. Bo w ten sposób Maria, służąca Bogu i służąca Elżbiecie, stała się służącą wobec całego narodu wybranego, bo przecież ten dzięki jej posłudze obdarowany Duchem Świętym święty Jan Chrzciciel staje się prorokiem z pogranicza Starego i Nowego Testamentu i przygotowuje drogę, ścieżkę dla Jezusa Chrystusa, kiedy wyjdzie, aby głosić Ewangelię o Królestwie Bożym. Moi drodzy, ale nie na tym. Kończy się właśnie ta służba Maryi wobec Boga i człowieka, bo jeszcze tak bardzo wyraziście ta jej służebność zabrzmi w innym miejscu w Ewangelii, w opisie wesela w Kanie Galilejskiej. Tam, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu. Pewno pomyślimy, albo bylibyśmy skłonni wierzyć, że jeżeli była tam Maryja, ona, wielka, święta, wybrana, matka Syna Bożego, matka Mesjasza, to musiała siedzieć na jakimś zaszczytnym miejscu, wskazanym przez gości, przez gospodarzy, organizatorów wesela. Tak jak my, kiedy organizujemy przyjęcie czy wesele, tak zwane pierwsze miejsce proponowane jest najważniejszym zaproszonym obecnym. Ale pozwolę sobie stwierdzić, że jeżeli Maryja w pewnym momencie zauważa, że wina nie mają, że zapas wina się kończy, to bym śmiał stwierdzić,
że pewno i ona była na zapleczu, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, w kuchni, gdzie z gospodarzami przygotowywała posiłki i napoje podawane zaproszonym gościom. Ona, Maryja, usługująca. Ona, Maryja, nie wstydząca się być służącą, nie wstydząca się służyć. Moi drodzy, ktoś teraz po tych moich słowach może pomyśleć, czy aby nazywać Maryję służącą, no ona mogła powiedzieć tak o sobie, ale czy wypada nam mówić, że jest służącą, że usługuje? Może to niezbyt kulturalnie i religijnie brzmieć w naszych uszach, bo jakże ona, Matka Syna Bożego, święta, błogosławiona między niewiastami, wywyższona pośród wszystkich niewiast, służącą. Otóż, moi drodzy, trzeba nam biblijnie spojrzeć na ten tytuł służącej. Dla nas, ludzi żyjących w dzisiejszej współczesnej kulturze, nie pasuje słowo służyć. To w przeszłości, kiedy królowie, książęta, zamożni mieli swoją służbę tych, którzy usługiwali. Ale dzisiaj, w systemie demokratycznym, gdzie wszyscy jesteśmy równi i wszyscy obdarowani tymi samymi prawami, czy można mówić o tym, że ktoś służy? Chyba tylko w szerokim znaczeniu. Że ktoś w restauracji, w tramwaju, w autobusie, w szpitalu nam usługuje, ale nikomu byśmy nie powiedzieli, że jest sługą. A jednak ośmieliłem się powiedzieć o niej, że jest naszą służebnicą, nam służącą. I to, podkreślam, jej nie ubliża, jej godności, wielkości, wprost właśnie świadczy o jej wielkości. Bo przecież usłużyć komuś, być kogoś sługą, to przede wszystkim być wielkim w swoim spojrzeniu na drugiego człowieka. Dostrzec właśnie jego godność. Dostrzec wielkość jego człowieczeństwa. I dostrzec też, jak Maryja w nim, jak to zwykliśmy liturgicznie, ewangelicznie mówić, dziecięstwo Boże. To znaczy się dostrzec w nim tegoż, który też został jak ona, wybrany przez Boga, że też został przez Boga ukochany nawet mimo swoich słabości, grzeszności i upadków, że właśnie każdy z nas w jej spojrzeniu jest tym odkupionym, dla którego Jezus Chrystus nie wstydził się być sługą, kiedy pozwolił przybić się do krzyża. Oto Maryja, nasza służebnica. W tych naszych ziemskich wymiarach, nie tylko wobec naszych potrzeb, ale tam, gdzie ona w stylu Bożym wychodzi naprzeciw, naśladując Boga, naśladując swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bo przecież inaczej, gdybyśmy w jej posługę nie wierzyli, jak wspomniałem, podkreśliłem na początku, byśmy tutaj do niej w tej świątyni, jak i w tych wielu innych, nie przychodzili. I mogę powtórzyć, naśladując słowa Jana Pawła II, które nam wypowiedział w czasie pielgrzymki w Częstochowie. Oj, ile westchnień i słów serca słyszały właśnie mury tej świątyni, tego sanktuarium. Ile łez
w ludzkich oczach ona zobaczyła z tej pięknej ikony, ile nawróceń, odnalezienie osobowości chrześcijańskiej usłyszały tutejsze konfesjonały. Ile piękna odkryły ludzkie serca i radości przez spotkanie z Bogiem i przez spotkanie z nią, jej doświadczając jej bliskości i jej obecności. Moi drodzy, i z tej perspektywy chciałem to podkreślić przy tej okazji. Patrzymy na Radio Maryja, na telewizję Trwam, jako pełniące tę zaszczytną rolę sługi naszego narodu, sługi Polaków, przynajmniej tych wierzących, którzy te media słuchają właśnie ku swojemu zbudowaniu i właśnie po to, aby trzymając w ręku różaniec, czy uczestnicząc w innych modlitwach, które na falach wizualnych czy radiowych się pojawiają, ubogacać się religijnie i Bogu przedstawiać służebnie naszą ojczyznę i tych wszystkich, którzy szukają sensu swego życia. Tych wszystkich, którzy przeżywają różne kryzysy wiary, małżonków, którzy przeżywają kryzysy małżeńskie, czy rodziców, którzy przeżywają rodzicielskie kryzysy, bo mają trudności w wychowaniu swoich dzieci. Jakże często demoralizowane przez niektóre media, te nowoczesne, gdzie dzieci i młodzież przez nikogo niekontrolowana może odwiedzać strony dla dorosłe. Nie ku swojemu zbudowaniu, ale ku swojemu zagubieniu swojej osobowości, wykrzywieniu swojej przyszłości, wykrzywieniu spojrzenia na drugiego człowieka i w samym rozumieniu siebie. I stąd, moi drodzy, myślę, że tutaj wobec i w imieniu tak licznie zgromadzonych przedstawicieli wspólnot Radia Maryi i Telewizji Trwam mogę wyrazić wdzięczność ojcu Tadeuszowi, jego współpracownikom za tę piękną, służebną pracę, gdzie nie wstydzą się być nazwani, być sługami Boga, Jezusa Chrystusa i Maryi. Amen. Zgromadzeni w imię Jezusa, którym jest nasze zbawienie i siła, wzywajmy pomocy Najświętszej Dziewicy, czczonej w chełmskim wizerunku, aby orędowała za Kościołem i otoczyła macierzyńską troską potrzeby świat. Módlmy się za papieża Franciszka, naszego arcypasterza Stanisława, biskupów, obecnego wśród nas Józefa, a także Ryszarda, Mieczysława, Artura i Adama, za kapłanów i diakonów, aby prowadzeni przez Bożego Ducha z mocą zwiastowali ludziom dobrą nowinę o zbawieniu ofiarowanym nam w Chrystusie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ukochaną ojczyznę, aby dobry Bóg nieustannie jej błogosławił, a Maryja otaczała płaszczem swojej macierzyńskiej opieki.
chroniąc ją przed wojną i wszelkimi nieszczęściami, a rządzący, by za cel mieli dobro każdego. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji rodziny Radia Maryja, ojców redemptorystów, za wszelkie dzieła przez nich prowadzone, za łączących się z nami radiosłuchaczy Radia Maryja i telewizów telewizji Trwam, aby kochający Bóg przez Maryję Matkę nieustannie wspierał ich potrzebnymi łaskami i siłami dla niesienia wiary w całym narodzie polskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich członków Legionu Maryi o nieustanne powiększanie się liczby czcicieli Najświętszej Dziewicy, aby swoim życiem ukazywali niezłomną wiarę, wzorując się na Matce Bożej, pierwszej apostołce. Prośmy także za Edytę i Mariusza Chudoba w 30. rocznicę ślubu, prosząc dla nich o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam oraz za polecanych w tej mszy świętej. Świętej pamięci siostrę Klarę, Janinę Leszko, Jadwigę Bojar, Kazimierza i zmarłych z rodziny Achler, aby Pan Bóg dał im wieczny odpoczynek w gronie zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, abyśmy przez uczestnictwo w Eucharystii uczyli się samych siebie składać w ofierze, wprowadzając pokój i niosąc orędzie miłości i nadziei wszędzie tam, gdzie będziemy przebywać. Prosimy też o pokój na Ukrainie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, racz wysłuchać proszącego Cię ludu, który z ufnością zwraca się do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Do ołtarza zbliża się procesja z darami chleba i wina. Dary przynoszą również indywidualni ofiarodawcy oraz przedstawiciele, delegacje, kół i biur przyjaciół Radia Maryja z następujących miejscowości. Z Lublina, z parafii świętego Józefa, z parafii Matki Bożej Królowej Polski, z parafii świętego Stanisława Męczennika, z parafii Nawrócenia świętego Pawła, z parafii garnizonowej Najświętszej Maryi Panny, z Chełma, z parafii świętej Matki Teresy z Kalkuty, z parafii świętego Ducha, z parafii Miłosierdzia Bożego, z parafii dobrego pasterza w Lublinie. Ofiary składane na tace są przeznaczone na utrzymanie i rozwój Radia Maryja i telewizji Trwam.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Matce Bożej Chełmskiej i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy, abyśmy gorliwie Tobie służyli przez Chrystusa Pana naszego. Pachan z wachami i z duchem Twoim górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili, wysławiali, oddają cześć Najświętszej Maryi za Wszechdziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światło naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał
i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy Cię, Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem, przewodniczącym tej liturgii, biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętymi i błogosławionymi naszej Ojczyzny i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Thank you.
wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Thank you.
krzesłem nas osłania. Oto Boży Baranek, swym ciałem karmi nas, poi krwią pełną boskiej słodyczy. Kto spożywa to ciało i pije jego krew, w domu zanurzmy nasze dusze, a wzburzone fale życia nas nie pochłoną. Oto Boży Baranek, swym ciałem karmi nas, poi krwią pełną boskiej słodyczy. Kto spożywa to ciało, módlmy się. Posileni Najświętszym Sakramentem, prosimy Cię, Boże, abyśmy za wstawiennictwem Matki Bożej Chełmskiej, czczonej w jej cudownym wizerunku
jako żywe kamienie tworzyli duchową świątynię, naród święty i lud przez Ciebie wybrany, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo proszę, kochani, usiądźmy. Tak bardzo chcieliśmy dzisiaj, powtarzając za prymasem Wyszyńskim i przywołując jego błogosławioną obecność i posługę, to nasze zgromadzenie liturgiczne przeżyć Soli Deo per Mariam. Tu w tym miejscu szczególnie per Mariam. Bo jesteśmy pod czułą opieką Matki. Bogu niech będą dzięki za ten święty czas, wyjątkowy czas, który tak bardzo wpisuje się w historię naszego sanktuarium, który jest niemalże w przededniu wielkich uroczystości ku czci Matki Bożej Chełmskiej. Dzisiaj jesteśmy tutaj, by oddawać Bogu cześć i chwałę. Cieszymy się bardzo i dziękujemy serdecznie księdzu biskupowi Józefowi, że przypomniał nam przez posługę Matki Bożej, że trzeba byśmy uczyli się służyć, bo Maryja jest królową, ale i służącą, jak słyszeliśmy. I dlatego my jesteśmy jako jej dzieci królewnymi i królewiczami. Tylko prosimy Cię, Matko, ucz nas służyć Bogu i ludziom i nieść Boga bez obawy wszędzie tam, dokądkolwiek posyła nas Twój Syn, zgodnie z naszym życiowym powołaniem. Księże biskupie, bardzo serdecznie dziękujemy za posługę i obecność. Wielkie brawa dla księdza biskupa. I proszę serdecznie pozdrowić od wszystkich zgromadzonych tutaj pasterza naszej archidiecezji, księdza arcybiskupa Stanisława Budzika i wszystkich biskupów, pasterzy, tak drogim naszym sercom. Tak chcemy podążać za głosem naszych pasterzy, mocno nas prowadzących do Jezusa przez Maryję. Bardzo serdecznie tu osobiście chciałbym podziękować księdzu biskupowi Ryszardowi Karpińskiemu, bo przez lata on tak dodawał odwagi i siły i nadziei w to, że do tego spotkania Matka Boża doprowadzi, które dzisiaj przeżywamy. Księże biskupie, wiem, że nas słuchasz. Serdeczny Bóg zapłać. Wszystkim kapłanom obecnym za modlitwę wspomniałem, że są z naszej archidiecezji, z diecezji kieleckiej, ale też jest nasz rodak pracujący w Niemczech. I jest nasz rodak pracujący w diecezji odeskiej na Ukrainie. Z wszystkim braciom, którzy się z nami łączyli na tej modlitwie, serdeczny Bóg zapłać. Modlili się za Ojczyznę i Kościół Święty. Bóg zapłać i wielkie też brawa. A najpiękniej nas uczy służyć Bogu i ludziom tak bez szukania siebie. Telewizja Trwami, Radio Maryja. Kto słucha autentycznie, kto przeżywa, kto słucha kateches w różnych dziedzinach życia, nie tylko sfery religijnej dotyczące, ale formacji, o której mówił ojciec Tadeusz przed Eucharystią, formacji ludzkiej, formacji człowieka, na pewno każdy znajdzie. I coś dla siebie, dla ducha, ale dla intelektu, do rozwoju swoich zainteresowań w różnych sferach życia. Ojcze Tadeuszu, dziękujemy Panu Bogu i Matce Bożej, że przed laty odczytałeś wolę Boga do tego, aby powstała najpierw rozgłośnia Radio Maryja, później Telewizja Trwam i wielkie dzieła, które wokół tej rzeczywistości nabudowane, które służą Bogu i ludziom i czego możemy doświadczać nawet w czasie tego spotkania, kiedy mamy żywy obraz obecności osób służących, a zdobywających wiedzę, wykształcenie na chociażby uczelni toruńskiej. Wielkie Bóg zapłać, ojcze Tadeuszu.
z ojcem Piotrem, który jest obecny również z ramienia Radia Maryja Telewizji Trwam, spotykam się po raz trzeci, jak wspomniałem, i najpierw w Dąbrowicy koło Lublina, gdzie było płatek rodziny Radia Maryja, później w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach, teraz tutaj. I też ten wigor, radość i entuzjazm ciągle młodzieńczego ducha towarzyszy. Ojcze, niech Pan Bóg Ci błogosławi, Matka Boża, tej posłudze na rzecz niesienia miłości Boga i Matki Najświętszej, służby braciom i siostrom w Kościele i w Ojczyźnie. Bóg zapłać. I teraz naszym najbliższym współpracownikom, dzięki którzy pomogli, byśmy przeżywali tę uroczystość wspólnie jak najpiękniej. Pozdrawiam serdecznie od nas wszystkich radiosłuchaczy i telewizów, Telewizji Trwam. Wielkie ukłony w stronę osób starszych, samotnych, dla których Radio Maryja Telewizja Trwam jest może jedynym światłem miłości Boga i człowieka, bo może jej brakuje od najbliższych, od rodziny, od dzieci, od wnuków. Dlatego tak bardzo ważne jest to, co słyszeliśmy dzisiaj, byśmy jako dziadkowie, jako rodzice mieli odwagę nieść optymizm, nadzieję i nie lękać się, że nie zawsze właściwie jesteśmy rozumiani, bo my mamy w sobie mądrość życia, doświadczenie życia, o czym nie może powiedzieć każdy, który ma troszeczkę mniej lat od nas. Niech Wam towarzyszy ta nadzieja w każdej chwili Waszego życia, bo Wy jesteście też filarami Kościoła, Wy się modlicie za Kościół, Wy jesteście tymi, którzy ten Kościół również wspomagają duchowo i troszczą się w każdej sferze tego Kościoła. Serdecznie dziękuję naszej pięknie grającej chemskiej orkiestrze Cementowni pod dyrekcją pana Mariana Kłysza. Bardzo Wam dziękujemy za obecność i posłuchanie. Serdecznie dziękuję młodzieży i zespołu szkół mundurowych, kiedyś trzecie liceum ogólnokształcące, dyrekcji, nauczycielom. Serdecznie też dziękuję naszej młodzieży z holi sanktuaryjnej, z księdzem Szymonem, który jest również dzisiejszym naszym komentatorem. Bóg Wam wielkie zapłaci. Jesteście naszą nadzieją. Dziękuję panu organiście, dziękuję Dominikowi, kantorowi. Dziękuję służbie liturgicznej, szafarzom, dziękuję rycerzom Maryi, przewodnikom sanktuaryjnym, którzy troszczyli się o porządek na naszej uroczystości. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj jesteśmy. To miłość do Boga i Matki nas przywiodła i idźmy tą drogą. I teraz jest czas, byśmy powiedzieli to naszymi ustami, że chcemy iść, Matko, byś nas prowadziła prostą drogą, najprostszą, jak tylko można, do Twojego Syna. Kochani, ksiądz kustosz, ksiądz proboszcz dziękował wszystkim, ale jemu trzeba podziękować, gdyby nie on, to by tego nie było. Ksiądz był tak dobry, już tak ten mały kamyk spuścił z góry, na górze jest i kamyk, i ten kamyk pociągnął lawinę. Aby ta lawina się coraz bardziej rozszerzała. Tu jest ta lawina, prawda? Owoce tego. Księże kochany, wielkie, ogromne dzięki. Bóg zapłać. I mamy dobrych księży? Macie dobrych księży? No, to jeżeli...
Jeżeli tak mówią na któregoś, to tym bardziej módlmy się za tych, którzy tak mówią, żeby się nawrócili. Jeden drugiego wspierajmy. Ksiądz jest sam. Zostawia matkę, ojca, rodzinę, idzie i służy. Powiem wam, pracowałem ze studentami w Krakowie i do mojego miasta rodzinnego chyba 40 kilometrów i czasem przyjeżdżałem, bo żyła jeszcze mama. Nas było 5 braci i siostra, ale do niej jechałem i pamiętam, tak godzinę byłem i mamo, już muszę iść. Nie zapomnę, już w przedpokoju stoi i mówię, synu, jak ja bardzo tęsknię za tobą, ale idź. Ty już nie należysz do mnie. Ty należysz do Boga i ludzi. I wy jesteście naszymi siostrami i naszymi braćmi. Już nie 5 braci i siostra, ale miliony. I te miliony katolików, kochajmy Kościół i księży. I nie dajmy na nich mówić. Księże Sterniku, piękne nazwisko, Sternik. Księże Andrzeju, Bóg zapłać za to i wszystkim księżom, na czele z księdzem biskupem. I wspierajmy kapłanów, módlmy się za kapłanów. Ja widzę tu starszych księży, oni życie dali, ksiądz Infuat czy obok ksiądz, prawda? I co on ma? Bardzo się wzbogacił? A jest, kim jest? On ma was. Każdy kapłan ma nas, was, siostry i braci. To jest nasza rodzina. To jest nasza rodzina. Chociaż może rodzice tęsknią za tym synem, czy za tą córką, siostrą zakonną. A oni idą. Gratulacje jeszcze raz. I módlmy się też o liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne. I walczmy o młodzież. Młodzież i dzieci, Ewangelię przekazujmy, bo idzie straszny walec, jeszcze większy niż teraz. Idzie na Polskę. Dużo byłoby mówić, naprawdę, bo ja jestem bardzo wzruszony, bo tak się czuję taką atmosferę dobrą, takie dobre promieniowanie. Czuję się modlitwę, czuję się życzliwość, naprawdę. I Matka Boża przepiękna w tym obrazie. Ona jest najpiękniejsza. Kochani, dużo byłoby mówić. Oddamy się za chwileczkę Matce Bożej, ale jeszcze raz ksiądz kustosz, proboszcz dziękował księżom biskupom. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi, arcybiskupowi Stanisławowi. To ordynariusz rządzi w diecezji. To ordynariusz powiedział tak, niech będzie tu Radio Maryja. Widzicie, jest za co dziękować? Jest. I dziękujemy księdzu arcybiskupowi. I dziękujemy każdemu biskupowi. Tak myślę o tych biskupach, to myślę, wiecie, o kim? O księdzu arcybiskupie Stanisławie Wielgusie. Ile on się wycierpiał. I to niewinnie, niesłusznie. Odebrane dobre imię na świat. Czy wam ktoś odbierał dobre imię? Czy ktoś o was źle powiedział w życiu? Jakżeście się czuli? A tu tak ujadali. Straszne to było. A w telewizji jeszcze pokazywali się, podpisywali dziennikarz katolicki. To jest coś strasznego. Jaki on katolicki? Przebieraniec. Kochani, księdza biskupa Stanisława pozdrawiamy, arcybiskupa Stanisława, księdza arcybiskupa biskupa Ryszarda, bardzo życzliwy, na każdych uroczystościach naszych jest. Teraz go nie było, bo nie dał rady. Nie dał rady, no nie był, nie, trochę fizycznie jakoś nie dał rady. Tak, księdza biskupa
Marian, tak? No i Mieczysław. O, Mieczysław, też jemu dziękujemy. No i księdzu najnowsi biskupi. Tak, ten Adam, a to jest jeszcze krewny księdza biskupa Stefanka. Pamiętamy księdza biskupa Stanisława Stefanka. Tak, te, ja to wiedziałem o tym. Biskup Stefanek mi jeszcze mówił. Tak, no i księdza biskupa, sekretarza generalnego episkopatu. To wszystko z Lublina, stąd. Patrzcie się. Także Lublin górą. Prawda? Bardzo, tak. Panie, oddamy się Matce Bożej, ale jeżeli pozwolicie, księże biskupie, mogę jeszcze? Bóg zapłaci. Księdzu biskup Józef, jeszcze mu raz, jeszcze, a jest profesor i to jeszcze bioetyk, prawda? No, jakie dobre myśli tam nieraz czytamy. Staje w obronie życia, w obronie normalności. Normalności. Bo teraz mówią, że to, nie, to co nienormalne ma być modne i mówią, że to będzie normalne. I głosują nad prawdą. Kto to widział? Prawda jest, a nie od głosowania zależy. Także miejmy rozum. Tak, Bóg zapłać za to, co ksiądz biskup nam mówi właśnie w tej niezwykłej dziedzinie. Teraz jest siostra Lucja powiedziała kardynałowi Cafarro, że ostatnia bitwa szatana jest przeciwko rodzinie, ale nie zwycięży. Dziękujemy za to, co ksiądz biskup robi dla rodziny, bo to jest podstawa. Kochani, daj piosenkę. Pięknie. I oddamy się Matce Bożej. Jeżeli mogę, to bardzo taką prywatną sprawę, jeszcze nie. Tak bardzo prywatna sprawa. Kochani, mnie zachwycił i Maksymilian Kolbe już w dzieciństwie, oddany Matce Bożej, i kardynał Chląd, nie ma czasu teraz mówić, powiedział, zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. I umierał. Zapamiętajmy sobie, to kto jeszcze o tym nie wie. Umierał dokładnie o godzinie 10, 22 października 1948 roku. Dokładnie 22 października o 10 1978 roku wyszedł kardynał z Polski i rozpoczął pontyfikat. I powiedział, totus tuus, cały twój, Maryjo. Zwyciężyła? Pamiętacie ten czas? Opowiedzcie dzieciom swoim, młodzieży. Dobrze, że pan minister Czarnek wprowadził ten przedmiot hit. To jest naprawdę hit. Historia i teraźniejszość. I bierzcie te książki do ręki. I właśnie szczególnie tych, którzy są wyśmiewani i potępiani przez tych, którym to nie na rękę, że ta prawda wychodzi. Profesor Roszkowski, wybitny profesor. Bierzcie to do ręki. Ja wziąłem do ręki, dostałem jeden z pierwszych egzemplarzy. Fantastyczny. Wszyscy powinniśmy to czytać. Wszyscy. To się czyta świetnie. Poznać naszą historię. Kardynał Chląd. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję i przyszło, a później kardynał Wyszyński. Co tu mówić? Wszystko tu wiecie. Przez Maryję. I jedna drobnostka może. Nie wiem, nie chciałbym, czy tu pasuje powiedzieć, ale pamiętam, marzyłem już w szkole podstawowej, kim ja będę. I myślałem tym. I zobaczyłem wspaniałych księży. Przedtem dziecku małemu taki komunista mieszkał. Ja byłem w takim środowisku, tacy byli ludzie różni. Co on raz nie wygadywał do mnie, do dziecka na księży. Straszne rzeczy. Ja nie wiedziałem, co to jest. Ale chłopaki na ulicy mi powiedzieli.
To było przerażenie we mnie. I powiedziałem, ja muszę sprawdzić. I patrzyłem na tych księży moich w moim mieście. To była diecezja kielecka. To tak jak ksiądz Jan Mucha, który przyjechał. Kielecka diecezja. Wtedy tam było moje miasto. I otóż zobaczyłem, nie, oni są zupełnie inni. Oni są fantastyczni. Kim ja będę? Boże, jak ja bym chciał być taki. I wyszło na jaw w siódmej klasie, tak sobie myślałem o tym już ostatecznie. W siódmej klasie. I to wyszło w domu. Mój starszy brat mówi, ty księdzem? Ja pierworganistą, a ty się popraw. Tak mi powiedział. No i poprawiałem się pewno trochę. W każdym razie, i pamiętam taka historia, przed wszystkimi świętymi szedłem z mamą na cmentarz, żeby robić porządek. I zaczęliśmy tak rozmawiać. I ona mówi, synu, dziecko, to niemożliwe, żebyś ty był kapłanem. Ja jestem niegodna, żeby mój syn brał w ręce chleb i przychodził Pan Jezus. Ale idziemy dalej i ona mówi, ale wiesz co? Ty się oddaj Matce Najświętszej. Ona zwycięży w tobie i przez ciebie. Oddaj się Matce Bożej. Oddajmy się Matce Bożej wszyscy, naprawdę. Jeżeli żeśmy tego jeszcze nie uczynili. I my, rodzina Radia Maryja, zawsze po mszy świętej tak ponawiamy akt oddania Matce Bożej. Wzorem największych Polaków. I niech zwycięża w nas i przez nas, w Polsce i w świecie, w naszych rodzinach, środowiskach. Oddajmy się teraz Matce Bożej. Mamy w ręku te foldery, obrazki tam są też. Jest ten tekst, kto nie pamięta jeszcze. A jeżeli nie, to weźcie, tam są jeszcze takie książki, świadectwa, by odnowić oblicze ziemi. Dajcie komuś drugiemu. Patrzymy na obraz Matki Bożej i wołamy. Maryjo, niepokalana zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji. Proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. I słowami świętego Jana Pawła II. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, zwycięża w każdym z nas. Pozwólmy jej i przez nas. I błogosławieństwo końcowe, moi drodzy, dla was tutaj obecnych, dla waszych rodzin, dla wszystkich parafii naszej archidiecezji, wszystkich kapłanów, dla radiowidzów telewizji TVAM, dla radiosłuchaczy Radio Maryja i dla samych pracowników, którzy ten zespół
tworzą wokół Radia Maryja i Telewizji TVAM i tych, którzy odpowiedzialnie o niego, o te media się troszczą. Ojcu Tadeuszowi i współpracownikom. Szczęść Boże wam wszystkim. Wracając do domu, pozdrówcie wszystkich w waszych rodzinach. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.